Istnieje potrzeba ochrony naszych jezior. Musimy o nie dbać, świadomie edukować i inwestować w ekosystemy wodne. Z tym stwierdzeniem jednogłośnie zgodzili się prelegenci 24. Samorządowego Forum Ekologicznego, które odbyło się 24 i 25 maja w hotelu w Starych Sadach w gminie Mikołajki. Temat konferencji dotyczył antropogenicznych zmian w środowisku wodnym Warmii i Mazur. Chcemy uczulić słuchaczy, przybliżyć samorządowcom sytuację, jaka występuje na tym obszarze, pokazać te złe inwestycje, które psują nam krajobraz, niszczą linie brzegowe, a także często zanieczyszczają także wody i jezior, jak również pokazać dobre nasze osiągnięcia, które są w województwie realizowane, na przykład porty, mariny, szlaki wodne dobrze oznakowane, gdzie to wszystko odbywa się w sposób właściwy. W cyklicznym wydarzeniu organizowanym przez Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie udział wzięli przedstawiciele samorządów lokalnych i instytucji związanych z ochroną środowiska, przedstawicieli środowisk naukowych oraz wszystkich, którym bliska jest tematyka ochrony środowiska. Podczas tegorocznego spotkania prelegenci przybliżyli zagrożenia, z którymi trzeba walczyć, by nasze jeziora służyły nam jak najdłużej, bowiem badania wskazują, że ich stan jest średni. Głównym sprawcą oczywiście jest człowiek, natomiast trzeba pamiętać, że jeziora mają to do siebie, że ich naturą jest tendencja do stałego zanikania, do zamulania, do degradacji, a człowiek tylko w tym procederze może po prostu albo pomóc, ale też może i częściowo też powstrzymać. Jeziora w naszym regionie powstały 10-12 tysięcy lat temu. Od tego czasu szacuje się, że z krajobrazu zniknęło 2/3 z nich. By zachować to, co pozostało, musimy bardziej zwracać uwagę na to, jak otoczenie jezior jest użytkowane i co do nich odpływa. Dobrym przykładem jest dawna i obecna kondycja Jeziora Długiego w Olsztynie. Zbiornik ten w latach 70. był jednym z najbardziej zanieczyszczonych w kraju przez odprowadzanie do niego przez 20 lat dużej ilości nieoczyszczonych ścieków. Po odcięciu dopływu ścieków wiadomo było, że jezioro właśnie cały czas cechowało się bardzo złą jakością wody i potrzebna była ingerencja człowieka, żeby pomóc temu jezioru poprawić jakby stan wody. W związku z tym na początku postanowiono przeprowadzić sztuczne napowietrzanie jeziora i to ten proces był prowadzony od roku 1987 do roku 2000. Napowietrzanie spowodowało bardzo radykalną poprawę jakości wody. 10-krotnie spadły stężenia głównych pierwiastków biogenicznych, czyli fosforu i azotu w jeziorze. A później, kiedy już wyczerpano możliwości dalszej poprawy jakości wód metodą sztucznego napowietrzania, zastosowano drugą metodę rekultywacji, czyli metodę inaktywacji fosforu. Ten proces prowadzono w roku 2001, 2002 i 2003. I dzięki zastosowaniu tej dodatkowej metody rekultywacji jeszcze lepiej poprawiła się jakość wód w jeziorze. W tej chwili mija 20 lat, odkąd zakończono proces rekultywacji jeziora i woda w jeziorze charakteryzuje się bardzo dobrą jakością. Jest to jedno z czystszych jezior w Olsztynie. Przezroczystość wody na początku sezonu wegetacyjnego sięga nawet 5 metrów. Mieliśmy takie też lata, kiedy mierzyliśmy 7 metrów przezroczystości, podczas gdy w okresie zanieczyszczenia, w okresie degradacji przezroczystość wynosiła zaledwie 20 cm. To jeden z niewielu przypadków na świecie, gdzie rekultywacja przyniosła efekty, które utrzymują się do dziś. Zaś widoczne na powierzchni jeziora zielenice nitkowate są zupełnie niegroźne. Powodują jednak zarastanie zbiornika, dlatego przeprowadzane są akcje usuwania nadmiaru roślinności. Naukowcy apelują, by robić to po prostu częściej. Z analizy monitoringu środowiska w Olsztynie wynika, że jednak jest gorzej niż średnio w naszych jeziorach. W dużej ich ilości poziom fitoplanktonu, który jest wskaźnikiem mówiącym o pogarszaniu się jakości wód, jest przekroczony. Taką informację otrzymały Polskie Wody. Mają wprowadzać programy naprawcze z określeniem dokładnie działań, jakie należy podjąć, żeby doprowadzić do poprawy stanu, żeby osiągnąć dobry stan wód. Czy to będzie eliminacja pewnych substancji biogennych, czy to będzie eliminacja pewnych wskaźników chemicznych, które powinny być, które dostają się do wód, czy to będą zmiany w hydrologii, czy to będą zmiany w budowlach hydrotechnicznych nowych. Stan jezior nie jest obojętny także wielu organizacjom, w tym Fundacji Ochrony Wód i Wielkich Jezior, która skupia 22 samorządy. Jej członkowie, poza tym, co dzieje się złego w przyrodzie czy turystyce, wskazują też na chaos w rozwiązaniach prawnych.
Za dużo służb jest też kontrolujących. Jedna jest od marszałka od zarybień, służba rybacka kontroluje kusowników, również też i dzierżawców. Tak więc tych form kontroli też jest dużo, ale nie ma jednej wyspecjalizowanej, która by cały obszar wzięła pod uwagę, tak? Czyli i wpływ zanieczyszczeń do zbiornika, i ryby, i stan. Tak więc monitoring wojewódzkiej inspektoratu ochrony środowiska. I w Polsce właśnie tych oprzyrządowań jest dużo, natomiast one są rozdrobnione, nie ma często komunikacji między tymi instytucjami i w związku z tym, no niestety, jest jak jest. Żeby tę sytuację naprawić, było niedawno zmieniane prawo wodne, powstały Polskie Wody, miało to troszeczkę to poprawić, miało być lepsze zarządzanie. Trochę jeszcze brakuje. Brakuje tych właśnie systemów dzierżawy jezior, większej kontroli i również brakuje terenów ochronnych na jeziorach. Tam, gdzie są zbiorniki przełowione, trzeba zaprzestać łowić, trzeba odbudować. Nie ma takich naprawczych systemów. Tak więc tutaj duża rola jeszcze przed nami, przed samorządami, przed państwem naszym, żeby ochronić się, że tak powiem, przed tą całą sytuacją. Dlatego potrzebna jest duża rola samorządów, by zachować zrównoważony rozwój regionu, by presja człowieka miała umiar. Jak się okazuje, nasz samorząd już problemem się zajął. Zależy nam na tym, żeby z jednej strony nasz region rozwijał się gospodarczo, ale z drugiej strony, żeby nie pogorszyć środowiska naturalnego, bo nasze środowisko jest wyjątkowe, unikalne. Mamy tutaj bardzo dużo terenów chronionych właśnie ze względu na wyjątkowość w zakresie przyrody. Mamy ponad 1 200 000 hektarów obszarów chronionych. To z jednej strony utrudnia inwestycje, ale z drugiej strony powoduje, że mieszkańcom żyje się dobrze, bo mamy czyste środowisko i okazuje się, że dzisiaj jest to sprawa unikalna już w świecie, w Europie, więc nasza strategia samorządu województwa zakłada bardzo takie obszerne wykorzystanie środków unijnych, które mamy dostępne, chociażby w programie regionalnym. Mamy na to kilkaset milionów euro, żeby poprawiać nasze środowisko naturalne, które niestety degraduje się. Czy to na skutek zmian klimatycznych, czy to na skutek działalności człowieka po prostu. Ale myślę, że to wszystko, co robimy, mam nadzieję, że spowoduje, że oddamy to środowisko przyszłym pokoleniom w stanie niepogorszonym. Przede wszystkim dla kolejnych pokoleń dzisiejsza młodzież zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji i chętnie z pomocą specjalistów wdraża wszystkie możliwe pomysły, by zawalczyć o ochronę środowiska. Stąd ich obecność na samorządowym forum ekologicznym. W naszym młodzieżowym sejmiku mamy oddzielną komisję do spraw ekologii, która podejmuje własne działania, własne inicjatywy, skupiając się m.in. na problemie zanieczyszczonego powietrza, zanieczyszczonych jezior, lasów w naszym województwie. I między innymi przez takie wydarzenia, na jakie mamy okazję mieć dzisiaj być, pozwalają zdobywać nam tą wiedzę, które później wykorzystujemy na naszych spotkaniach, na posiedzeniach komisji oraz inicjatywach, które możemy realizować. Stawiamy na szerzenie wiedzy wśród młodzieży na temat ekologii i to ogólnej ekologii w całej Polsce, ponieważ współpracujemy również z Młodzieżowym Sejmikiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Także współpracujemy również ze szkołami podstawowymi oraz średnimi, a także z Departamentem Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim, który dostarcza nam wiedzę. Młodzieżowy Sejmik w szkołach już promował zagadnienia związane ze szkodliwością smogu dla człowieka i środowiska. Teraz, z racji otwartego sezonu wodnego, wychodzi z kolejną inicjatywą. Pod koniec czerwca wypuścimy serię plakatów odnośnie zanieczyszczenia naszych jezior na Warmii i Mazurach. Będziemy uświadamiać młodych ludzi, jaki to jest wielki problem w naszym województwie. My edukujemy młodzież, stawiamy na młodzież, to stawiamy też na przyszłość. Więc myślę, że po prostu te zachowania i te jakby informacje, które my chcemy przekazać, to w jakiś sposób pomoże im jakby zachować tą przyszłość lepszą dla nas i dla nich. Bo Warmia i Mazury to piękne województwo, które chętnie odwiedzają turyści, a inwestorzy widzą tu potencjał. I bardzo dobrze. Ważne jednak, by przy tym chronić nasz krajobraz, bo mamy czym się chwalić.
województwo zarządza 6 z 8 parków krajobrazowych na naszym terenie. Mazurski Park Krajobrazowy też jest funkcyjnie jedynym z rezerwatem biosfery Jeziora Mazurskie w naszym województwie. Dużo pokory i pracy czeka na nas wszystkich, by chronić nie tylko wody, ale całe środowisko. Poza zwracaniem uwagi, jak należy postępować, czy wskazywaniem błędów innym, zacznijmy jednak od siebie.